Sobota, 24 września 2016 roku. Czas na kolejny mecz najlepszej ligi świata. Duet Mirosławski-Ciocała zabiera was na północ Hiszpanii, na Zatokę Biskajską do Asturii. Estadio El Molinón, mecz Sporting Gijón, FC Barcelona. Kłaniają się, senior. Tomasz Ciocała. Patryk Mirosławski. Oto skład gospodarzy Sporting Gijón. W bramce numer 1 Pichu Cuellar. Dalej 11 Lora, 4 Meré, 5 Amorebieta i z numerem 16 Lio Castellano. Następnie 6 Sergio, 10 Nacho Cases. Numer 23 Moj Gomez, 7 Wiktor, 4 Burgi i na szpicy z numerem 24 Tuje Czop, który strzelił 3 bramki w tym spotkaniu. Teraz krótka przerwa, za chwilę wracamy. Główne przywitanie kapitanów Lora i Busquets, a na naszych ekranach skład Barcelony. 1 Marc-André ter Stegen, 20 Sergi Roberto, 3 Gerard Piqué, 24 Jérémy Mathieu, 19 Luka Dean, 21 André Gomes, 5 Sergio Busquets, 12 Rafinha, 7 Arda Turan, 9 Luis Suarez, 11 Neymar. Pytanie o pozycję Ardy Turana, czy reprezentant Turcji będzie dzisiaj środkowym pomocnikiem, czy to on zastąpi przynajmniej teoretycznie to, co zdobywa Barcelona pod jego wodzą. Stąd właśnie taka maska. Piqué do André Gomesa. André Gomes już trzyma na plecach Sergio Alvareza. Jeszcze Sergi Roberto. Pokazał się Arda Turan. Do niego gra na piłkę. Arda Turan do środka. Neymar! Neymar! Przewrotka! Ale i tak był spalony. Nawet gdyby piłka wpadła do bramki, to sędzia by tego nie zaliczył. Świetny technicznie Neymar. Nie będziemy już wracać do tych dyskusji, tych driblingów, ośmieszania rywala, jak niektórzy to nazywają, bo ja już kiedyś chyba powiedziałem moją opinię na ten temat. To nie jest ośmieszanie rywala, to jest respekt dla kibiców, którzy po to płacą, po to przychodzą na stadiony, po to kupują bilety i po to kupują abonamenty w telewizji, żeby oglądać piękną grę. A taką serwuje nam Neymar. To w ogóle jedna z relacji pomiędzy AFA, czyli Argentyńską Federacją, a Barcą są wyjątkowo napięte. I to chyba jak nigdy. Wyszedł teraz poza pole karne Marc-André ter Stegen. Nie ma żadnych wątpliwości, że złapał tę piłkę poza szesnastką Niemiec. Pokazuje, że nie, ale to było ewidentne. Jak to zinterpretuje arbiter Del Cerro Grande? Czy nie mam, chociaż za chwilę zobaczymy replay. Tak jest, to jest, drodzy Państwo, rzut wolny dla Gijón. Pytanie tylko, jaka kartka dla Ter Stegena? Kręci wymownie głową wychowanek Borussii Mönchengladbacha. My zobaczmy jeszcze raz. Nie ma żadnych wątpliwości. Ja od razu chciał tę piłkę wyrzucić dość za siebie, ale wyjechał z nią poza 16 metrów, pewnie 15 centymetrów. To dystans dzielący piłkę od bramki, którą strzeże Marc-André ter Stegen. Jak to rozwiąże Gijón? Czy uda się oddać dobry strzał? Uwaga! Zły strzał w wykonaniu Wiktora Rodrígueza. Dużo lepiej, że pokazano tę historię i później kamera najechała na Olivera Kana. Tak, nie mam wątpliwości. Najechała na Olivera Kana i dziennikarz zapytał, jak ty się zachowywałeś, człowieku, w tych czasach. On powiedział, widzisz, co ta zawód bramkarza robi z człowieka. Teraz na prawą nogę, świetny powrót Busquetsa. Znakomicie wyprzedził Wiktora Rodrígueza Busquets. Luis Suarez do Neymara, trójką Barcelona, 3-4, natychmiastowa piłka do Luisa Suareza, z prawej strony Rafinha, Luis Suarez, teraz zagubił się w tej akcji El Pistolero, Luis Suarez, przy nim Meré, Luis Suarez na 16 metr, błąd Casesa, jest André Gomes na lewą nogę, André Gomes! Nad bramką teraz uderzył André Gomes, były piłkarz Walencji. No, wydawało się, że Portugalczyk zbyt długo składał się do strzału w tej sytuacji. Wcześniej też wydawało się, że Luis Suarez już na tyle pogubił się w tym driblingu, że Barcelona nie zdoła sobie stworzyć sytuacji strzeleckiej. A jednak się udało i potwierdził El Pistolero słowa Gustavo Poyeta, który niegdyś stwierdził, że Luis Suarez to piłkarz, który... Tam do środka, Busquets. Nie wiem, słabsze mecze w tym sezonie Busquets. Jest André Gomes! Kolejna próba André Gomesa, Portugalczyka.
który potrafił uderzyć z dystansu, ale teraz wyraźnie obok bramki. Miał ofertę z Realu Madryt André Gomes, zanim trafił do Barcelony, natomiast on od początku był zdecydowany na przeprowadzkę na Camp Nou, chociaż akurat ten transfer wywołał sporo wątpliwości wśród kibiców Barcelony, czy to jest zawodnik, za którego warto wydać 35 milionów plus ewentualnie, ze względu na to, że w Walencji po prostu trzeba więcej biegać za piłką, a tutaj Barcelona gra wiadomo w jaki sposób. Świetnie Arda Turan, kapitalna piłka, teraz wychodzi Pichuque, ale spod Suarez i gol! I gol dla Barcelony! 29 minuta spotkania, ale fatalnie pomylił się Ivan Cuellar. Wyszedł do tej piłki, dał się oszukać przez El Pistolero i jest bramka na 1-0. Gol numer 5 Luisa Suareza w tym sezonie. Pomyliła się żywa legenda Sportingu Gijón, bo tak można określić Pichu Cuellara, który rozgrywa na El Molinón już 9 sezon. Jeżeli chcesz wychodzić do takich piłek, musisz być pewny, że ci się to uda, to takie credo bramkarskie. Ale widzimy, w jaki sposób oszukał Urugwajczyk Pichu Cuellara. Takie wyjście w stylu Artura Boruca i to jeszcze z pół metra wyżej w wykonaniu Ivana Cuellara. Tak, wyskoczył w powietrze, wylądował nawet bez telemarku tutaj Ivan Cuellar, także noty za styl raczej słabe. Najwyżej 14,5 od sędziego z Norwegii. Ale tak prawdę powiedziawszy, to jest po prostu pusty przelot Ivana Cuellara. Fatalny błąd bramkarza Gijónu. Nie pamiętam okresu przygotowawczego z tyloma nowymi twarzami, mówił Pichu Cuellar przed tym sezonem. Poczekajmy. Uwaga, bo teraz okazja przed Barceloną i gol! I gol! Rafinha po raz drugi w tym sezonie strzelił przepiękną bramkę za pola karnego z Leganes. A teraz bieg pole karne i także trafia. Oto największy symbol problemu bogactwa, jaki teraz ma Luis Enrique. Rafinha nie znalazł się w kadrze meczowej na ten ostatni mecz z Atletico, ale pamiętamy, jakiego kapitalnego gola strzelił w ostatnim starciu z Leganes. Teraz znów dostał szansę Brazylijczyk od swojego trenera i znów ją wykorzystuje. Świetne dośrodkowanie Sergiego Roberto, dla którego to już trzecia asysta w tym sezonie. W meczu z Realem Betis wychowanek Barsy zaliczył dwa otwierające podania, które koledzy zamienili na gole. No rewelacyjnie wygląda ten zawodnik. Naprawdę, ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak spisuje się w roli następcy Daniego Alvesa Sergi Roberto. Jérémy Mathieu. Teraz głową piłka odegrana przez Nacho Casesa. To tuje Chopa, tuje Chop. Dobrze do środka. Uwaga, fantastyczna okazja. Piqué rzucił się teraz pod nogi rywalowi. Jeszcze nie koniec. Ter Stegen. Pewny chwyt niemieckiego bramkarza. Teraz Lora. Jeszcze raz Lora. Sergi Roberto podbija piłkę na walkę. Nie wiem, czy nie był teraz na spalonym Luis Suarez. Arbiter uznał, że nie. Luis Suarez! Poczna siatka po strzale Urugwajczyka. No teraz popatrzyli po sobie obrońcy Sportingu Gijón. Oni byli przekonani, że liniowy tutaj uniesie chorągiewkę, no ale nie było spalonego. Pozostał w tej sytuacji zdecydowanie Leo Castellano i słusznie sędzia spalonego nie odgwizdał. Gdyby zamienił to podanie Luis Suarez na bramkę, to Sergi Roberto mógłby za kilkanaście lat wspominać swoją najbardziej kuriozalną asystę. Chyba najaktywniejszy obok Nacho Casesa spośród wszystkich piłkarzy drużyny Abelardo jak na razie w tym meczu. Moj Gomez, podbita piłka przez Burgiego. Jeszcze nie koniec. Teraz okazja, szybki kołom i broni Ter Stegen. Piłka jeszcze po jego ręce, po jego rękawicy. A uderzał Fernando Amorebieta. Out dla Gijón. Zobaczmy jeszcze raz. No tutaj dał się oszukać Busquets. Amorebieta miał trochę szczęścia. Już Victor Rodriguez, Victor Rodriguez, Victor Rodriguez, Ter Stegen, na rzut rożny. Kolejny korner dla Sportingu Gijón. Walczą o tę bramkę kontaktową podopieczni Abelardo. Radzą sobie coraz śmielej, coraz lepiej. Nie daje się zbyt często mijać w takich sytuacjach Gerard Piqué, który odpoczywał ostatnio tylko w meczu z Deportivo Alaves, ale tutaj wyszła właśnie cała szybkość Victora Rodriguez. Ja jeszcze zdołał tę piłkę odegrać na 16 metr, nie opanował piłki, jednak duje Chop. Victor Rodriguez przyszedł w sukurs i teraz brawa od kibiców, strzał z dystansu. Leo Castellano, piłka jeszcze poszła w kozioł, ale bez najmniejszych problemów, kiedy padnie trzeci gol. No i pytanie, które sobie stawiamy z Tomkiem, to jest godzina gry za nami, przed nami jeszcze 30 minut. Teraz Piqué jeszcze zgrał tę piłkę, ta w siatce, ale gol niezaliczony. Jérémy Mathieu już miał nadzieję, że po raz drugi w tym sezonie wpisze się na listę strzelców, ale oni dzielą się piłkami absolutnie wszyscy, niezależnie czy jest to MSN, czy jest to Piqué, który tutaj zgrał do innego stopera, Jérémy'ego Mathieu. No właśnie. Mathieu. Neymar.
Piqué z lewej strony, wysoko zapędził się Francuz, Piqué, płasko, Suarez! Blisko bramki samobójcze w tej sytuacji Fernando Amorebieta, rzut rożny dla Barcelony. Świetnie rozprowadził tę akcję Neymar, bardzo sprytne było też to podanie Jeremiego Mathieu, a Paco Alcácer właśnie w tym momencie zmieni Luisa Suareza. No nie wygląda na szczególnie ukontentowanego tą decyzją Luis Enrique Urugwajczyk. Tutaj widzimy raz jeszcze trafienie El Pistolero. El Pistolero, który dzisiaj jest strzelcem, to opinia naszego widza pod hashtagiem La Zabawa. Za chwilę będzie kolejna zmiana, będzie na boisko Rakita. Teraz już jest Sergi Roberto. Czy nie było faulu? Oczywiście, że był i powinna być kartka. Jest żółta kartka dla Alberto Lory. Druga żółta w konsekwencji, czerwona. Wyciąga po raz pierwszy w tym meczu czerwoną kartkę, choć chyba trochę za późno, Del Cerro Grande. No i teraz komplikuje się życie Sportingu Gijón już kompletnie. Skomplikuje się życie przede wszystkim Luisowi Enrique, jeżeli doszło tutaj do poważniejszego urazu Sergiego Roberto. Niezmordowany jest wychowanek Barcelony. On zazwyczaj zajmuje te czołowe miejsca w klasyfikacjach sprinterów. Oj. Nie ma i tego dzisiejszego Sergiego Roberto. To są dwa światy i Sergi Roberto teraz naprawdę jest piłkarzem kompletnym. Właśnie on przy piłce. Sergi Roberto na pole karne. Fantastyczna akcja. Paco Alcácer, jeszcze Neymar i gol! I 3-0. Neymar wcześniej złapał się za głowę Paco Alcácer. Już widział tę piłkę w siatce, ale jest trzeci gol. Widać, że chce sam strzelić bramkę Paco Alcácer. Niepocieszony jest Alcácer, bo liczył tutaj na pierwsze trafienie w barwach Barcelony i bardzo niewiele brakło, żeby ale jaka piłka były napastnik Walencji zamienił to dośrodkowanie Sergiego na bramkę. Doskonałe dośrodkowanie Sergiego. O tym mówiliśmy chyba pod koniec pierwszej połowy, jak wiele dośrodkowań Sergiego Roberto stwarza olbrzymie zagrożenie pod bramką rywala, jak i też spokój Neymara. Świetna też interwencja Pichu Cuellara, trzeba to podkreślić wobec tego strzału Paco Alcácera, ale oczywiście względem dobitki nie mógł już nic zrobić tutaj Neymar. Dopadł do piłki i strzelił swoją drugą bramkę w tym sezonie. Brazylijczyk, Barcelona 3, Sporting Gijón 0. Walczyli bardzo długo o bramkę kontaktową podopieczni Abelardo, aż wreszcie dostali gola na 3-0. Jeszcze 8 minut do końca tej rywalizacji, już jest po herbacie, już jest pozamiatane. Nie forsuje tempa Barcelona, bo nie musi. Arda Turan. Denis Suarez, wrócił Endy, już Sergi Roberto znów dośrodkowuje na biegu i znów robi to fantastycznie i 4-0 dla Barcelony Arda Turan. A Sergi Roberto dzisiaj gra prawdziwy koncert na wiele fortepianów na prawej stronie defensywy. Która to już celna wrzutka Sergiego Roberto, teraz gola strzelił też Arda Turan w jego dośrodkowaniu. Może świętować szatnia, ławka rezerwowych jeszcze Barcelony, szatnia to dopiero za moment. Iniesta, Rakitic, Mascherano i Jordi Alba. Sergi Roberto jest po prostu niemożliwy na tej pozycji. No i chyba nie powinien tej pozycji zmieniać, bo też właśnie w takiej roli postrzega go selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Julen Lopetegui. A przecież wiemy, że na ostatnie zgrupowanie powołania nie dostałby chociażby Juan Fran. No i szykuje nam się prawdopodobnie rywalizacja pomiędzy Barceloną a Realem w kadrze La Roja. Konkretnie pomiędzy Carvajalem a Sergim Roberto. Sergi Roberto dzisiaj, tak jak mówimy, gra prawdziwy koncert. To jest maestria w wykonaniu prawego obrońcy Barcelony. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy Barcelony nie mają się do czego przyczepić, bo po prostu dzisiaj to jest absolutnie kompletny występ. Barcelona grała chwilę później i mogła odpowiedzieć Realowi, mogła zwyciężyć, ta sztuka się nie udała. Teraz Neymar obok. Dzisiaj to Barcelona gra jako pierwsza. Ogrywa Sporting Gijón, no i czekamy na to, jak zareaguje na to Real Madrid. Dziś wieczorem w meczu ciężkim, wyjazdowym na Estadio de Gran Canaria z Las Palmas, jedną z rewelacji tego sezonu, La Liga. Chociaż ostatnio Las Palmas nie popisało. Kibice się obrażają, tak jakby skłamał Paco Alcácer. Aki nie obchodził wczoraj 67. urodziny. Wszystkiego najlepszego od stacji Irenek. Chyba najlepszy prezent, jaki dostał. Uwaga, teraz Neymar, gol! Gol, gol, gol! 5-0! Neymar fantastycznie wykończył tę akcję i strzela swoją trzecią bramkę w tym sezonie. Neymar, 5-0. Drugie trafienie Brazylijczyka w dzisiejszym meczu
No i historia lubi się powtarzać. Leo Messi, kiedy już doznaje kontuzji, to najczęściej właśnie we wrześniu. Z 13 urazów Argentyńczyka 5 miało miejsce właśnie mniej więcej na tym etapie sezonu. I ostatnie rozgrywki pokazały, że pod nieobecność Argentyńczyka Neymar wyrasta na gwiazdę numer 1 Barcelony. Chociaż tutaj możemy się zastanawiać też nad Sergim Roberto, rzecz jasna. Asysta Denisa Suareza, który też zaznacza swój udział w tym spotkaniu. Może być w pełni zadowolony Luis Enrique, który mówił przed tym meczem, że nie oczekuje od żadnego zawodnika. Jeremy łapie, Denis Suarez, André Gomes tyłem do Neymara. Neymar już wjechał w pole karne, Neymar słupek! Piłka jeszcze odbiła się od Pichu Cuellara, ale później ją złapał bramkarz Sportingu Gijón. 3 minuty doliczył arbiter. Wrzucił w końcówce Neymar dopiero piąty bieg. Widzimy, jak coraz lepiej... Wcześniej nie było takiej potrzeby. Tak, oczywiście. Coraz lepiej rozumie się z kolegami Denis Suarez, który był jedną z centralnych postaci. Arda. Denis Suarez. Denis Suarez. Denis Suarez! Pichu Cuellar. Ma problem bogactwa. Luis Enrique, ale o taki problem chciałby mieć każdy trener w La Liga. Ładnie chciał odegrać tę piłkę André Gomes do Paco Alcacera. Znają się doskonale z Walencji, a teraz kończy ten mecz Carlos Del Cerro Grande, dziś najsłabszy na boisku. To właśnie arbiter. Świetna gra Barcelony. Abelardo i Luis Enrique podziękowali sobie za ten mecz. Rozpoczął strzelanie Luis Suarez. Później Rafinha, Neymar, Arda Turan i jeszcze raz Neymar. Kompletny występ w wykonaniu FC Barcelony na tle Sportingu Gijón. Wielu zastanawiało się, czy po odejściu tych wszystkich gwiazd w postaci Dzionego, Sanabry, Halilowicza i tak dalej, Sporting, aby nie ma mocniejszej kadry. Natomiast te kolejne spotkania, może początek sezonu nieco to zakłamywał, ale kolejne spotkania pokazują, że Sporting jednak ma problem. No i ta drużyna prawdopodobnie będzie liczyła się tutaj przede wszystkim w walce o utrzymanie. Stąd też ten wynik nas nie dziwi. Jorge Mere, cóż ten największy talent ze szkółki Sportingu Gijón może myśleć po takim meczu, komu koszulkę przekaże Neymar, czy kibicom, czy Douglasowi. Widzimy, że chyba komuś obiecał swój trykot meczowy brazylijski gwiazdor Barcelony, który strzelił dzisiaj 2 gole. Dziś Manita, drodzy Państwo, na El Mojigón. Widzimy też piękne zachowanie piłkarzy Barcelony. To rzecz jasna jest także element sportu. Tak powinno to wyglądać. Wielkie brawa, wielka klasa. 5-0, my czekamy na wywiady po tym meczu. A te obrazki z Neymarem na pewno będą królowały dzisiejszego popołudnia w mediach społecznościowych. Rzeczywiście bardzo ładny gest Brazylijczyka. Wzrastają te jego liczby, jeżeli chodzi o bramki, o dane strzały. Widać, jak można dać radość ludziom. Neymar aż popłakał się ten młody człowiek. Ze wzruszenia, rzecz jasna. Neymar dzisiaj bardzo dobry mecz Brazylijczyka, kibice Sportingu Gijón, oni zawsze są zadowoleni. To jest już taka grupa ludzi, która czy wygrywają, czy przegrywają, zawsze są uśmiechnięci, a tutaj Piqué dalej pozuje z kibicami. No, dla tych ludzi to jest naprawdę coś wyjątkowego. Zresztą, kiedy Barcelona przyjechała dzisiaj na El Molino, bo my mamy podgląd do tych obrazków przedmeczowych, wówczas prawdziwy szał, kiedy pojawili się kibice Barcelony. Luis Enrique, przechodząc przez korytarz prowadzący do szatni, zobaczył swoje zdjęcie na jednej ze ścian w takiej galerii sław Sportingu Gijón. No jest okazja, żeby zrobić sobie selfie. Zdążył? Za nami 3 mecze 6. kolejki. Betis Malaga 1-0, Eibar Sociedad 2-0, Sporting Barcelona 0-0. Już za chwilę, za kilka minut w 11 będziemy na San Mamés w Bilbao. Tam Athletic zmierzy się z Sevillą. Sevillą, która ma 11 punktów. Tyle samo co Barcelona, ale jedno spotkanie rozegrane mniej. Barca w tej chwili traci 2 oczka do Realu. Ale Real dzisiaj jeszcze zagra spotkanie na Estadio de Gran Canaria z Las Palmas w 6. kolejce. Drugą część tabeli otwiera Real Sociedad, a tabelę zamykają Valencia, Granada i Osasuna. To klasyfikacja strzelców: Griezmann, Messi i Gerard Moreno.